Rosja. Służbom nie spodobała się obserwacja Księżyca. Władze miasta Ust-Kut w obwodzie irkuckim na Syberii cofnęły zgodę na akcję obserwacji Księżyca po tym, gdy przeciwko zgromadzeniu wystąpiła Federalna Służba Bezpieczeństwa FSB, zapewne obawiając się agitacji politycznej, podało Radio Swoboda. Formalnie cofnięcie zgody władze uzasadniły tym, że organizatorzy wydarzenia zgłosili je z 5-dniowym wyprzedzeniem. Przepisy wymagają zaś 10 dni. Materiały agitacyjne niemniej, w rozmowie telefonicznej szef miejskiej administracji Jewgenij Koszkarow powołał się na naciski ze strony FSB i obawę, że na spotkaniu rozdawane będą materiały agitacyjne. Powiedział o tym Radiu Swoboda organizator przedsięwzięcia, szef Centrum Wsparcia Obywatelskiego Aleksiej Tupicyn. Radio Swoboda przytacza opinie, według których Centrum Wsparcia Obywatelskiego ma renomę organizacji opozycyjnej i być może dlatego służbom nie spodobała się obserwacja Księżyca w jej wykonaniu. Sama FSB zaprzecza, by miała związek z odwołaniem imprezy. Miała się ona odbyć w nocy z 20 na 21 stycznia, poza Ust-Kutem także w 13 innych miejscowościach obwodu irkuckiego. W każdej miejscowości ustawiono po 2 teleskopy, aby wszyscy chętni mogli przez nie obserwować Księżyc i gwiazdy. Cały projekt organizowało Planetarium w Irkucku i Irkuckie Regionalne Towarzystwo Astronomiczne. Miasto Ust-Kut nie ma teleskopu i Centrum Wsparcia Obywatelskiego planowało udostępnienie 2 własnych, w tym jednego kupionego bezpośrednio na ten projekt. Nigdzie indziej z zaplanowanych miejscowości akcji nie odwołano.